Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj poruszymy sobie inne kwestie związane z wczorajszą aktualizacją, dlatego że kto ogląda wczorajszy film, ten wie, że był on troszeczkę taki chaotyczny, no ale jak sama jego nazwa wskazywała, to były po prostu pierwsze wrażenia. Ja od razu, jak tylko ta aktualizacja się pojawiła, to ją pobrałem, usiadłem i nagrałem ten odcinek, żeby wam zaprezentować, co tutaj się pozmieniało. No i głównie oczywiście skupiliśmy się na tej nowej mapce lochów, bo to była taka największa zmiana tej aktualizacji, ale totalnie zapomniałem na przykład o tym, że druid również w tej aktualizacji dostał po raz kolejny, można powiedzieć, rebalance, czyli znowu tutaj te przeliczniki się pozmieniały. Jeszcze kilka ciekawostek odnośnie tej nowej mapki lochów, bo wspólnie do tego doszliśmy wczoraj na streamku, więc myślę, że też się tym z wami po prostu podzielę. No i na sam koniec jeszcze zdradzę wam datę startu Hellevatora, bo już poniekąd po raz kolejny twórcy zlikowali coś takiego, więc po prostu już oficjalnie wiemy, kiedy ta kolejna edycja Hellevatora wystartuje. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ostatnio zostawiacie po 250, po 300, więc no to są naprawdę fajne liczby i myślę, że pod tym odcinkiem również tyle zostawicie, mam przynajmniej taką nadzieję. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i w dalszym ciągu możecie pisać swoje opinie w komentarzach, co wy sądzicie o tej aktualizacji. Głównie tutaj może do graczy druida tym razem się zwrócę, no bo jednak co do samej aktualizacji, to wczoraj, pod wczorajszym odcinkiem pisaliście te swoje opinie, natomiast dzisiaj tutaj poruszymy temat druida, więc osoby, które grają druidem, mogą napisać po prostu, co oni sądzą, nie? No bo ja tutaj ciężko mi będzie się odnieść, bo póki co na druidzie nie gram, więc tylko sobie porównamy, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz, no ale jak ktoś gra na co dzień tym druidem, to może po prostu napisać, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy generalnie jak to wygląda. Co do waszych opinii właśnie, co do tej aktualizacji, głównie oczywiście się skupiliście tutaj na tej mapce lochów pod wczorajszym odcinkiem, to widziałem naprawdę masę negatywnych opinii, powiem wam szczerze. Zdziwiłem się, bo ja naprawdę szczerze to, co mówiłem we wczorajszym odcinku, to jest to, co myślę, nie? To, bo dużo osób tak myśli, że mi każą coś mówić na odcinkach. Nie, to jest moja szczera opinia i mi naprawdę się to podoba. Naprawdę dla mnie to wszystko jest świetnie rozwiązane, mi się to bardzo podoba. No ale tak jak mówię, widziałem masę negatywnych opinii, że to nie jest przejrzyste, że wcześniej było lepiej. Wydaje mi się, że to jest kwestia też przyzwyczajenia, bo widziałem, że ktoś tam pisał, że jak zmieniali tą mapkę lochów tam kiedyś, to ludzie to samo pisali, że też wcześniej było lepiej, że teraz jest gorzej, no a potem się przyzwyczaili do tego. Natomiast, no mówię, bardzo dużo negatywnych opinii i szczerze mówiąc byłem zaskoczony, bo wiadomo, że nie każdemu się dogodzi, wiadomo, że jednym się będzie podobało, drugim nie, no ale tak czy inaczej jednak tych negatywnych opinii chyba było więcej aniżeli pozytywnych, jak tak sobie patrzyłem wczoraj komentarze i tam generalnie czytałem, więc jestem zdziwiony po prostu, nie? To co do waszych opinii jeszcze, no ale dobra, nieistotne. Okej, od czego zaczniemy? Może kontynuacja tych loszków, bo kilka rzeczy ja tu sobie w ogóle zrobiłem podpunkty, żeby nie zapomnieć wam powiedzieć istotnych rzeczy. No i teraz tak, to co ciekawe, to co wczoraj wspólnie na streamku zauważyliśmy, to przede wszystkim, że teraz epiki w tych lochach są gwarantowane nie tylko za poziom 10 danego lochu, ale również za 5. Mogę wam to zaprezentować, bo zobaczcie, na przykład teraz mamy 5. O, tutaj na przykład dobrym przykładem. Tutaj będzie ok, bo jesteśmy na 3 w tym momencie w tym Hemoridorze i zobaczcie, że przy 5 mamy epika. Jak jesteśmy tu na 5, to również mamy epika. To jest ta Diabolores. Tutaj tak samo jesteśmy. A nie, tu wszyscy mają epika, to nieważne. Co tutaj jeszcze mogę wam pokazać? O, tutaj tak samo, zobaczcie, Góra Olimp i też za 5 jest epik. I oczywiście jak mamy 10, tutaj na przykład o cyk, no to za 10 tu mamy tego Fidgeta, również mamy i te Megepicki, więc z tego co widzimy, oczywiście to nie pokazuje do tyłu, więc jak powiedzmy tutaj jestem na tym 8, no to tutaj nie pokażę aż tak, żeby zobaczyć, czy za 5 był epik, bo to było jakby przed aktualizacją, no ale tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że teraz gwarantowanego epika mamy nie tylko za 10 przeciwnika, ale również za 5, przynajmniej na to wskazuje grafika. I tutaj pytanie do was, bo na pewno odkąd weszła ta aktualizacja, to już robiliście jakieś lochy, powiedzcie mi, czy jeżeli nie ma ikonki epika, tak jak na przykład ja tutaj nie mam przy tym ABWW, jak tutaj nie mam, powiedzmy,
o, przy tym wężoustnym, to czy za takiego przeciwnika możecie dostać epika. W sensie chodzi mi o to po prostu, czy teraz epiki są tylko za 5 i 10 przeciwnika, czyli tak naprawdę 2 epiki na loch, czy to są po prostu gwarantowane epiki, że wiemy, że na pewno dostaniemy za tego przeciwnika epika, a mamy jakieś tam drobne szanse na dostanie epika również z przeciwnika, przy którym nie ma takiej ikonki. Możecie pisać, bo jestem przekonany, że jakieś tam lochy od wczoraj zrobiliście i być może ktoś dostał po prostu epika z takiego przeciwnika, jak tu mi się rymuje w ogóle, to dostał właśnie item epicki z takiego przeciwnika, który nie ma tej ikonki epika przy sobie. Możecie pisać, bo to jestem ciekawy, no ale właśnie, wszystko na to wskazuje, że po prostu... Teraz również za piątego przeciwnika we wszystkich lochach mamy tutaj gwarantowany itemek epicki, no i oczywiście też za 10, nie? Ciekawe w sumie, ciekawie to rozwiązali i to również zwróciło moją uwagę. Dobra, jeżeli chodzi o przeciwników, to ja wczoraj też szukałem w klaserze tych przeciwników na tym odcinku, ale tak na szybko nie mogłem znaleźć. Natomiast znaleźliśmy wspólnie na streamku, bo zwróćcie uwagę, teraz ta mapa jest zrobiona mniej więcej w taki sposób, że po prostu im dalej tym te lochy są mocniejsze, czyli wszystko wskazuje na to, że 3 lochy, które zostaną dodane, będą miały mniej więcej poziom tutaj 13 piętra, piekła i tak dalej, nie? Bo zobaczcie, tu mamy od razu tu mamy w ogóle chyba przed piekłem, potem jest ta dróżka do piekła, potem jest kolejny i potem kolejny, coś takiego. No w każdym razie wszystko wskazuje na to, że te 3 lochy będą dość takie early game'owe, że to będzie jakiś, no piekło kończymy bardzo wcześnie, więc no te lochy wydaje mi się, że tak samo tutaj w mroku, jak dojdą odpowiedniki tych lochów, powiedzmy, no to też, a nie, bo w mroku to tam dalej, dobra, nieważne. W mroku jest teraz inna zakładka, ja chciałem lecieć dalej. No, ale w każdym razie wygląda na to, że po prostu to będą takie lochy early game'owe i ten early game znacznie zostanie przez to przyspieszony. Tutaj mamy, jak widzicie, te 3 lożki, tutaj mamy 4 i ten loch jest, no, za Esterosem z tego co widzę, chyba tak, no tak, chociaż, no tak, dobrze, no, bo tutaj mamy tą dróżkę, zobaczcie, jest Esteros, no i dalej mamy ten loszek, więc to można powiedzieć, że taki loch mid game'owy, coś takiego, wszystko na to wskazuje przynajmniej. No i na samym końcu, zobaczcie, mamy 5 loch tutaj na samej górze i on jest nawet za górą Olimp, więc wszystko wskazuje na to, że po prostu ten loszek ostatni będzie jeszcze cięższy od góry Olimp, więc jak ktoś zamknął wszystkie lochy, no to teraz będzie miał na pewno w tej strefie mroku kolejne wyzwania i kolejni przeciwnicy, myślę, że jeszcze ciężcy, jeszcze bardziej ciężcy, chyba tak to powinienem powiedzieć, nieważne, jest dość wcześnie, więc sorry, niż w tej górze Olimp, nie? Podsumowując, więc no wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli jeszcze mocniejszych przeciwników i te postacie tam jakieś 600 plus, które już, tak jak mówię, ten loszek w strefie mroku zamknęli, już nie mieli żadnych lochów do zrobienia, no to teraz po raz kolejny będą mieli co robić, więc tak to po prostu wygląda. Teraz po prostu ta mapka jest tak ustawiona, żeby mieć tutaj od najsłabszego lochu do najmocniejszego. No i właśnie, to co potwierdza tą tezę, powiedzmy, to jest ułożenie potworów w klaserze, bo ja, tak jak mówię, tego wczoraj szukałem, nie mogłem niestety ich znaleźć, no ale zwróćcie uwagę sami, jak tutaj sobie lecimy dalej. O, tutaj mamy cyrk grozy, potworów z cyrku grozy, tutaj mamy piekiełko, cyk, cyk, no i zobaczcie, i tu mamy nowe naklejki, czyli po piekle mamy tak, tu są 4, tu są 4, tutaj 4, czyli to już 12, tu mamy 16 i tu mamy 20, czyli wszystko wskazuje na to, że pomiędzy piekłem a 13 piętrem będą 2 nowe lochy. No i zakładam, że po prostu powiedzmy siła tych przeciwników z tych lochów będzie mniej więcej tak pomiędzy właśnie tym piekłem a pomiędzy tym 13 piętrem. I to, powiem wam szczerze, że znacznie zboostuje early game, to co już powiedziałem, no bo przypomnijcie sobie, jak ciśniemy tutaj to piekło, no to jest jeszcze taki fajny progres, nie? Bo mniej więcej jak zamykamy piekło, to mamy około 210 level, no i to wszystko idzie wbić, no pomijam już, że w pierwszy dzień, ale nawet tam w tydzień, jak ktoś jakoś bardzo nie ciśnie, nie? W niecały tydzień w sumie możemy to piekło zamknąć i ten 200, powiedzmy tam około 10 level wbić. No a teraz jak jeszcze przed, no i potem 13 piętro to jest taki stop, nie? Można by powiedzieć, chociaż teraz na tym etapie to ciężko mówić, że cokolwiek jest stopem, no ale wtedy tak stopujemy, wtedy już tak jeden za drugim przeciwnikiem nie pada w tym 13 piętrze. No a zobaczcie sami, że
Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o to, co nam dodali, no to będziemy mieli dwa lochy, które będą mniej więcej łączyć tych przeciwników w piekle i tych przeciwników w 13 piętrze, więc po prostu wygląda wszystko na to, że zamykamy piekło, podbijemy sobie level i tam inne rzeczy na tych lochach, no i wtedy znowu w 13 piętro wejdziemy jak w masło. Oczywiście to są domysły, no ale wszystko na to wskazuje, że po prostu mniej więcej taka będzie siła tych przeciwników, więc no koniec końców przyspieszy to raczej early game, przynajmniej tak mi się wydaje. No i teraz właśnie, tutaj mamy przeciwników z 13 piętra i zwróćcie uwagę, po 13 piętrze mamy znowu 2, tutaj mamy 6, tutaj mamy 10, czyli po 13 piętrze znowu mamy 10 przeciwników, więc wszystko wskazuje na to, że ten trzeci lock zostanie dodany właśnie po 13 piętrze. No i teraz lecimy sobie dalej, lecimy dalej, no i dokładnie. Tutaj mamy Esteros, chociaż czekajcie, a czemu to tak wygląda? Czemu ja nie mam tej królowej matki tutaj ubitej? W sensie nie królowej matki, tylko tej. I tu już jest karczma mrocznych sobowtórów. To nie wiem, tutaj 2, tutaj 4. No tutaj niby mamy 10 naklejek, ale czemu ja nie mam? Przecież mam ukończony Esteros, a tu mam tylko do tej Joffrey. No to akurat dziwne, to nie wiem. Nie wiem w sumie o co chodzi dokładnie. No ale tak czy inaczej po Esterosie, tak jak widzimy zresztą na mapce, wygląda na to, że mamy kolejnych 10 przeciwników, więc to już jest czwarty loch. No i teraz na sam koniec. Aha, tutaj są kolejni ze Esterosu. Okej, to nie wiedziałem, że to tak zrobili. No i teraz lecimy sobie dalej, lecimy dalej. Mamy tutaj 13 piętro tych dalszych przeciwników, powiedzmy. Tutaj mamy tą górę Olimp. No i jak widzimy, tu mamy kolejne naklejki. Tu już są postacie, w sensie przeciwnicy z portali. No ale tu mamy kolejne naklejki. No i właśnie to jest ten loch po górze Olimp właśnie, żeby go... Tak wygląda na to, że jest po prostu dodany, nie? Tutaj jak widzicie 10 przeciwników. Więc no, wszystko wskazuje na to, jeżeli chodzi o kolejność tych lochów i jeżeli chodzi o to umiejscowienie w klaserze, do czego dążę i do czego zmierzam, bo się tu rozgadałem, że po prostu tak będzie wyglądała siła tych lochów. Czyli skoro 13, czyli skoro piekło po prostu nie daje nam 300 milionów expa za przeciwnika, no to raczej te lochy początkowe też nie będą dawały aż 300 milionów expa, może tam dopiero pod koniec, nie? No ale no zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie tak to wygląda, że tutaj pouzupełniali tą mapkę, no i w sumie każdy gracz, można powiedzieć, że dostał coś dla siebie, nie? No bo gracze early game'owi dostali aż 3 lochy, gracze mid game'owi dostali 1, no i ci gracze late game'owi dostali 1, więc no ciekawie, ciekawie po prostu. Dobra, więc tyle jeżeli chodzi o te lożki, no i teraz może przejdziemy sobie do tego druida, dlatego że oczywiście druid również dostał swój rebalans, powiedzmy, po raz kolejny zostały pozmieniane te jego przeliczniki. No i tak, przede wszystkim co muszę powiedzieć, to to, że teraz pancerz druida już działa, teraz wszystko jest ok, teraz ten pancerz wygląda tak, jak miał wyglądać od samego początku, więc to już zostało naprawione. No i teraz możemy sobie porównać, jak to pozmieniali, jeżeli chodzi właśnie o poprzednią wersję tego druida, a jak to wygląda teraz. Więc ok, lecimy, cyk, no i dokładnie, tu po prawej stronie wam taką małą graficzkę wrzuciłem, jak to wyglądało przed tym, przed tą aktualizacją, no i jak to wygląda obecnie. Jak widzimy, jeżeli chodzi o orła, to orzeł został zbufowany, bo tak, wszystko jest takie samo, oprócz tego, że premia do obrażeń od ataku pikującego znowu wynosi 500%. Oni to zmienili, oni tam ustawili chyba 400%, zresztą no nie chyba, bo macie to na zdjęciu. No jak widzicie, teraz po raz kolejny jest 500%, zmniejszenie szansy zostało 5% i podstawowa szansa na atak pikujący w dalszym ciągu wynosi 50%, więc można powiedzieć, że orzeł dostał buffa i z tego co patrzyłem, to jest chyba jedyny buff, dlatego że tutaj u niedźwiedzia i u tygrysa były nerfy. No i teraz sobie zobaczmy właśnie tego niedźwiedzia, cyk, niedźwiedź wcześniej wyglądał tak, również tutaj się nic nie zmieniło, bo mamy 20% na blok, no i wszystko zostało powiedzmy takie samo, no ale właśnie, punkty życia nie zmieniły się, bo jeżeli mamy mniej lub równo 75% punktów życia, no to mamy jakąś tam premię do obrażeń, mniej lub równo 50% i mniej lub równo 25%, to zostało tak jak było. No ale właśnie, wcześniej mieliśmy kolejno 0,5%, 1% i 1,5%, a teraz mamy 0,3%, 0,5% i 1%. Więc no tutaj zdecydowanie niedźwiadek dostał nerfa, co mnie w sumie szczerze mówiąc troszeczkę dziwi, bo ten niedźwiedź raczej nie był jakiś giga mocny i raczej się nim nie grało. No ale dobra, tu już akurat dużo czasu poświęcili na tego druida, troszkę minęło zanim oni go znowu zmienili, więc wydaje mi się, że to jest jakoś tam obliczone tak, żeby było ok, przynajmniej mam taką nadzieję. No i na sam koniec oczywiście postać tygrysa.
Tutaj, oj, to nie to, to dotyczące Elevatora to zaraz. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tą postać Tygrysa, to również jak widzicie dostał nerfa, dlatego że wszystko działa tak samo, również mamy 35% na unik, no ale w tej Furii mamy zamiast premię do obrażeń krytycznych 200%, jak to wyglądało wcześniej, no to teraz mamy, jak sami widzicie, 150%. No i co ja o tym sądzę? Ciężko mi się wypowiedzieć, bo tak jak mówię, nie gram, nie sprawdzałem jakichś tam symulacji czy czegoś, no ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że orzeł jest po prostu bardzo dobry na magów i tego orła należy na tych magów zakładać. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj Tygrysa, no to chyba będzie lepszy po prostu na jakieś tam lochy, na inne po prostu klasy postaci, no ale znowu Tygrys dostał tego nerfa, no i jak widzimy, na przykład Tygrys jest tragiczny na magów i w dalszym ciągu pozostała ta koncepcja, że jeżeli walczymy z magiem, no to zmieniamy maskę, jeżeli walczymy z kim innym, no to też zmieniamy maskę, więc na przykład tutaj, jeżeli sobie zostawimy swoją postać w tej postaci orła, powiedzmy swojego druida, no to jakiś mag może nas lać całą noc i generalnie nas zbijać w rankingu, więc no nie wiem, czy to jest dobre, w sensie oni do tego dążą, oni chcą, żeby każda maska była używana w innym tam, powiedzmy, przypadku, w innym jakimś tam, w innej sytuacji, o może tak, natomiast no nie wszystkim graczom z tego co widziałem to się podoba, ale po prostu takie zmiany, nie wiem jak to teraz będzie wyglądać. Niedźwiedź, no Niedźwiedź dostał nerfa dość chyba dużego, tak mi się przynajmniej wydaje, więc nie wiem czy on będzie grywalny, powiedzmy, no ale właśnie, no na pewno ten orzeł będzie git na magów, na pewno Tygrys jest tragiczny na magów, bo tutaj on nie może unikać przeciwko magom, więc nigdy nie wejdzie, powiedzmy, do tej Furii, nigdy nie będzie miał tej premii do obrażeń krytycznych, no i tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tego druida. No i dobra, kolejna rzecz już ostatnia dzisiaj, to jest właśnie data startu Elevatora, dlatego że cyk tego screena, którego już mogliście widzieć, jak widzimy mamy opis standardowo, mamy opis z Google Play'a, czyli po prostu tam ze sklepu Play tej aktualizacji, no i widzimy, że mamy zmianę wyglądu ekranu lochów, mamy 5 nowych lochów klasycznych, dostępnych co piątek od 28 października, to też ciekawe, no i mamy Elevator od 18 do 27 listopada, więc dokładnie, późno, powiem wam, że późno dość, dlatego że przeważnie jak wychodziła jakaś aktualizacja związana z Elevatorem, to on był w tym samym tygodniu co ona wychodziła, albo maksymalnie w następnym. Teraz będziemy to mieć dopiero za, no za 2 tygodnie, nie? Nie, w sumie to nawet za 3 bym powiedział, tak? No bo od jutra to będzie 4, no tak, tak, no za 3 tygodnie ten Elevator, długo, długo będziemy musieli czekać, no ale przynajmniej mamy już powiedziane kiedy i będziemy mogli jakoś tam się na niego przygotować. I to chyba tyle z takich ciekawostek, co tutaj jeszcze zostało wprowadzone w tej aktualizacji. Teraz już takie, powiedzmy, omówienie bardziej na chłodno, to co chciałem to wam zaprezentowałem, no i tak jak mówię, piszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Instagrama i na Twitcha. Możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, pamiętajcie o tym. No i te komentarze, tak jak już wspomniałem, piszcie. Chętnie sobie wasze opinie poczytam. Wszystko, dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!